Jeszcze raz witam serdecznie i chciałem przypomnieć, że dzisiaj, jeżeli się nie pomyliłem, mieliśmy mówić o też ważnej dacie przypadającej, czy nawiązywać do ważnej daty przypadającej w tym roku, roku stulecia odzyskania polskiej niepodległości. O dacie, która naprowadza nas na dwa, co najmniej dwa ważne, jak myślę, wciąż aktualne i ważne skojarzenia. Jedno z tych skojarzeń dotyczy miejsca kultury w naszej niepodległości. O tym mówił wspominany już przez nas w modlitwie święty Jan Paweł II na forum UNESCO w 1980 roku, przypominając o szczególnym, wyjątkowym, a może nawet najważniejszym znaczeniu kultury dla obrony tożsamości i ducha niepodległościowego narodów, które muszą się zmagać z imperialną przewagą sąsiedzkiej przemocy. Mówił o tym na przykładzie Polski. Drugie skojarzenie, które ta data naprowadza, to kwestia naszej relacji właśnie kulturowej z Europą. Czy jesteśmy skazani na wieczne naśladownictwo, czy też polskość, która zawsze od początku ma bardzo wiele do zawdzięczenia Europie, to choćby przywołany także w tej trójcy świętych, do których wstawiennictwa uciekaliśmy się, święty Wojciech jest tego symbolem. Przyszedł przecież do nas z południa, z Czech i był, jest, może być uznawany za jednego z patronów chrześcijańskiej Europy. Tak wiele nam dał ten święty niepolak. Ale wymieniliśmy także świętego Jana Pawła II, który jest ważny nie tylko dla nas, ale pokazuje, ile Polska dać potrafi światu. I wymieniliśmy świętą siostrę Faustynę, która mówi o tej iskrze, o tej nadziei Bożego Miłosierdzia, która tutaj stąd z Polski zostanie rozpalona, rozniecona. A więc Polska dostaje i daje jednocześnie bardzo wiele w tej wymianie kulturowej Europy. Nie musi być tylko naśladowcą, odbiorcą, ale może wzbogacając dary, które przychodzą z zewnątrz do Polski, przekształcić je w dar własny dla świata. I to jest powód naszej dumy. Otóż ten podwójny jakby aspekt spotyka się w bardzo okrągłej rocznicy, jaką w tym roku moglibyśmy obchodzić. Nie obchodziliśmy, minęła ona niepostrzeżenie. 500-lecie zaślubin i koronacji Bony Sforcy na krakowskim Wawelu. To wydarzenie z kwietnia roku 1518, tak okrągła data mijała właśnie, czy rocznica, 500-lecie, bardzo często w dawniejszej, zwłaszcza historiografii, kojarzone było symbolicznie z początkiem renesansu w Polsce, a więc no, napływ nowych idei, idei, które szczególnie ważne, wyróżniające wydają się właśnie w kulturze, w tradycji europejskiej. Pamiętam, kiedyś miałem ten zaszczyt i przyjemność spacerować po Wawelu z wybitnym, wielkim na pewno, można chyba tak powiedzieć, poetą rosyjsko-amerykańskim, Josifem Brodskim, kiedy przyjechał do Polski w 1991 roku. I właśnie jego podziw dla krużganków wawelskich, dla Wawelu, podsumowany słowami: myśmy tego nie mieli. My, to znaczy Rosjanie, nie mieliśmy renesansu. To jest to, czego nam brakuje, a wy tutaj tak wspaniale macie, choćby w tych cudownych salach Wawelskiego Zamku i przede wszystkim w tych wyjątkowo pięknych krużgankach, ale co najważniejsze, w kulturze, w duchowości swojej. To skojarzenie z renesansem, które zaczynam tutaj od słów laureata literackiej Nagrody Nobla rosyjskiego poety Josifa Brodskiego, można by skontrować od razu słowami innego rosyjskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, który otrzymał ją równo 10 lat przed Brodskim, Aleksandra Sołżenicyna, który zwłaszcza od momentu, kiedy znalazł się na przymusowej emigracji na Zachodzie, wysłany ze Związku Sowieckiego przez służby specjalne Andropowa, nie przestawał krytykować Zachodu, a jako jeden
z fundamentów zła w kulturze europejskiej, od której chciałby Rosję oddzielić Sołżenicyn, uważał właśnie renesans, a więc zło narodziło się wraz z renesansem dla Sołżenicyna, zło w kulturze europejskiej. Dwa bardzo różne, przeciwne spojrzenia na renesans, które oczywiście których nie musimy brać czy zapożyczać od wybitnych przedstawicieli sąsiedniej, rosyjskiej kultury. Ale ten spór o znaczenie renesansu i o znaczenie Europy, tego co przychodzi z Europy do Polski, szerzej do Europy Środkowo-Wschodniej, do naszej Europy można tak powiedzieć, ten spór trwa przecież także od wieków, ma swoich wybitnych uczestników, protagonistów od wielu już wieków. Spieramy się, czy wszystko powinniśmy przyjmować z Zachodu, czy raczej przed niektórymi wpływami powinniśmy się strzec, obawiać ich. To ważny jakby element dyskusji, który trzeba wprowadzić, kiedy chcemy zastanawiać się nie tylko nad dziedzictwem renesansu, wydarzeniami sprzed 500 lat, ale nad dzisiejszymi naszymi relacjami z prądami, które przychodzą do nas z zewnątrz, z Europy i w których chcąc nie chcąc uczestniczymy. Do tego może jeszcze w części dyskusyjnej wrócimy. Ale zanim nawiążę do tego może najważniejszego pytania właśnie, pytania o to, jak powinniśmy odnosić się do owych wpływów, które przychodzą umownie z Zachodu. W XVI wieku nikt pojęcia Zachodu nie znał i nie używał. To jest pojęcie wymyślone dopiero w końcu XVIII wieku. A raczej można byłoby chyba mówić o wpływach z południa wtedy, bo to przecież renesans niewątpliwą swoją kolebkę miał we Włoszech i do nas także. Przede wszystkim z Włoch jego pierwsze promienie docierały. Otóż zanim do tego generalnego pytania o sens, znaczenie, recepcję, ewentualne filtry dla wpływów płynących z umownie nazywanego Zachodu, czy z zewnątrz, spoza Polski, z szerzej rozumianej kultury europejskiej, pozwolę sobie postawić pytanie bardziej banalne, historiograficzne po prostu. Od kiedy się renesans w Polsce zaczyna? Czy rzeczywiście dopiero od przyjazdu królowej Bony i jej dworu, od 1518 roku? No tak moglibyśmy sobie wyobrazić właśnie schemat opowieści takiej prostej, żeby nie powiedzieć prostackiej. Wszystko zaczyna się dopiero, kiedy ktoś przyjedzie do nas z zewnątrz, potrząśnie nam i powie nam, jak jeść może jeszcze nie nożem i widelcem, bo nożem już wtedy w Polsce jadano, a widelca nie używano ciągle jeszcze aż do drugiej połowy XVI wieku, więc Włosi nas używania widelca nie nauczyli. Niemniej to właśnie taki schemat, że dopiero wraz z przyjazdem królowej Bony i jej licznego dworu zaczyna się ta jakaś odmiana kulturowa w Polsce, nowa faza polskiej kultury, no, potwierdzałoby taki schemat, że no wszystko co ważne, co nas jakby modernizuje, użyję tego słowa wciąż dzisiaj także używanego, przychodzi z zewnątrz i no, potrzebny jest jakiś desant specjalistów z Zachodu, czy w tamtym przypadku z południa, żeby ożywić tę stojącą wodę w Wiśle, prawda? Czy w Krakowie, czy w jeszcze wtedy małej Warszawie. Otóż takie spojrzenie na pewno nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistym przebiegu relacji kulturowych, jakie wtedy funkcjonowały, jakie włączały Polskę, państwa Jagiellonów, szerszy krwioobieg kultury europejskiej. Właściwie można by powiedzieć, że źródła renesansu w Polsce są oczywiście te głębsze włoskie, ale te bezpośrednio do Polski docierające są węgierskie. Dlatego, że rzeczywiście liczniejszy udział, można tak powiedzieć, architektów, liczniejszy udział rozmaitych mistrzów kultury w rozmaitych także dziedzinach tej kultury na dworze krakowskim
zaczyna się wraz z myślą powziętą przez młodego królewicza Zygmunta, który później po latach zostanie nazwany już jako król Polski Zygmuntem Starym, najmłodszego z synów Kazimierza Jagiellończyka, kiedy ten, nie mając tronu żadnego, bo starsi bracia obsiedli trony, a on jeszcze czekał dopiero na swoją kolejkę, pojechał odwiedzić tron swojego najstarszego brata Władysława, który panował już od lat w Pradze, a od niedawna objął tron w Budzie. Buda, stolica Węgier, była wtedy wspaniałym właśnie, jeżeli można tak powiedzieć, przyczółkiem renesansu. No zresztą do dzisiaj wystarczy pojechać do Budapesztu, zobaczyć zamek w Budzie, by docenić siłę kulturową tamtej stolicy i jej wpływy wciąż ważne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To tam zachwycił się rozmaitymi aspektami kultury, sztuki renesansowej młody Zygmunt i postanowił przenieść te wzory z Budy, z Węgier, z Naddunaju do swojej przyszłej stolicy, do Krakowa. Jak wiadomo, w Krakowie osiądzie na tronie po śmierci starszych braci Jana Olbrachta, a potem Aleksandra w 1506 roku. I już od następnego roku, od 1507, zaczyna się gruntowna przebudowa Wawelu, a więc jeszcze o Bonie się nikomu nie śniło w Krakowie. A Wawel zaczyna zmieniać, średniowieczny Wawel, swoje oblicze, swój kształt właśnie na ten kształt, który tak zachwycił, który tak Brodskiego i który tak podziwiał rosyjski laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1991 roku i który my dzisiaj podziwiamy. Ta budowa, renesansowa budowa Wawelu, zaczęła się w roku 1507 i trwać będzie lat 30, bo to oczywiście nie od razu Kraków przebudowano, nie od razu Wawel stał się renesansowy, ale początki poprzedzają niewątpliwie przyjazd Bony. Naturalnie sprowadza mistrzów z Włoch, bo centrum tej kultury renesansowej, technologii renesansowej było we Włoszech. Franciszka Florentczyka, Bartolomea Berecciego, to są ci architekci, którzy staną się później powodem do dumy dla nas, Polaków, bo stworzyli cuda architektury, jakie na zawsze, przynajmniej do naszych czasów szczęśliwie, na polskiej ziemi zostały, zdobią ją, budzą podziw nasz i gości, którzy do Polski przyjeżdżają. Ale oczywiście kultura to nie tylko domy, pałace, krużganki. Kultura to także kultura malarska, kultura muzyczna. Sprowadzani są artyści z Niemiec, którzy tworzą już, by tak rzec, w kluczu renesansowym wizerunki ludzi, zarówno na potrzeby dworu królewskiego, jak i szybko rozwijających się miast. Tworzone są wizerunki malarskie już przez autorów polskich, stąd, z polskiej ziemi. A więc ta kultura już zaszczepia swoje korzenie także w sztukach plastycznych jeszcze przed przyjazdem Bony, nie tylko w oparciu o włoskich malarzy. Warto jeszcze wspomnieć kilka innych przykładów, czy raczej, można tak powiedzieć, zjawisk poprzedzających niejako kulturę, dzięki którym kultura renesansowa mogła w Polsce rozkwitnąć. To jest przede wszystkim rozwój wielkiego państwa Jagiellonów zbudowanego na gruncie monarchii piastowskiej i jej unii z Litwą i stabilność, wyjątkowo jak na ówczesne czasy pokojowy charakter rozkwitu tego jagiellońskiego imperium, to stwarzało warunki i do rozwoju potrzeb kulturalnych, można tak powiedzieć, skoro nie musimy ciągle, codziennie walczyć z mieczem w ręku o to, by nasz dom stał. Możemy zająć się jego upiększaniem, możemy pomyśleć o tym, jak spędzić czas wolny, czyli to, co Grecy nazywali schole, prawda? To mamy czas wolny, skoro nie walczymy i skoro, tu drugi warunek spełniony, bardzo ważny, oprócz rozwoju pokojowego,
stabilności wielkiego państwa, skoro także rozwija się gospodarka. Tak, to jest bardzo dobry czas dla polskiej gospodarki, wbrew stereotypom, wbrew rozmaitym wyniesionym czasem jeszcze przez nas ze szkół, z PRL-u, nawykom. Koniec wieku XV i niemal cały wiek XVI to jest okres naprawdę wielkiej koniunktury gospodarczej dla Polski, z której korzystali praktycznie wszyscy, z chłopami włącznie. Oczywiście szlachta w związku ze swoją wyjątkowo rozbudowaną pozycją polityczną i z brakiem rywalizacji miast, które nie były zainteresowane uczestniczeniem w polityce w takim stopniu jak szlachta. Szlachta zapewnia sobie pewne prawne przywileje, które wiążą się z obciążeniem ludności chłopskiej. W czasach Zygmunta Starego właśnie pierwszy dzień, potem dwa dni obowiązkowej pańszczyzny pracy na folwarku pańskim, dwa dni w tygodniu, ale od jednego oczywiście się to zaczęło. A więc coś, co kojarzy nam się oczywiście źle, no jako przymus, jako rodzaj niewolnictwa. Ale pamiętajmy, że w wieku XVI ten stan czy status chłopa na ziemiach polskich bynajmniej nie był tak zły w porównaniu z sytuacją chłopów w wielu innych regionach Europy, także zachodniej i południowej. Przede wszystkim dlatego, że nie było głodu. Głód nie występował praktycznie inaczej niż jako lokalna klęska naturalna, to znaczy w związku z jakimiś długotrwałymi anomaliami pogodowymi. Takie lokalne, nie na wielką skalę, zjawiska występowały, ale głód jako przejaw niedorozwoju gospodarczego praktycznie rzecz biorąc w XVI wieku w Polsce nie występował. I ogromna koniunktura na polskie zboże, znakomicie spożytkowana w postaci całego systemu handlowego, na którym oczywiście najbardziej wzbogacił się Gdańsk jako miasto tranzytowe tego ogromnego handlu, który wystarczał dla wykarmienia całej ludności najbogatszego i najbardziej rozwiniętego kraju Europy, jakim była w XVI wieku Holandia. Znaczy cała ludność Holandii, Niderlandów, krótko mówiąc, mogła być wyżywiona przez i była no, w dużym stopniu żywiona przez Rzeczpospolitą. Otóż ten handel idący przez Gdańsk nie był handlem czy eksportem głodowym, jak mówią specjaliści w dziedzinie gospodarki XVI-wiecznej. To znaczy nie opierał się na sprzedaży tego, czego brakowało tutaj na stołach w samej Polsce. Ale bardzo często ta produkcja folwarków, dużych folwarków, które zorganizowały się w końcu XV i rozbudowywały w XVI wieku w dobrach szlacheckich i duchownych, była uzupełniana na rynku lokalnym przez produkcję rolną po prostu samych chłopów. Na targ do najbliższego miasteczka dostarczali zboże, dostarczali towary żywnościowe chłopi, właściciele tych produktów. I to także świadczy o tym, że no nie działo im się tak źle, mogli sprzedawać swoje produkty i nikt nie głodował. Oczywiście mówię w pewnym uproszczeniu, w pewnym schemacie, ale chcę odwołać się do no niewątpliwie najwybitniejszego historyka polskiego tej epoki i tymi sprawami, czyli gospodarczo-społecznymi się zajmującymi, niestety już nieżyjącego profesora Andrzeja Wyczańskiego, który badał jadłospisy, wtedy porównywał jakby z zachowanych źródeł polskich chłopów, porównywał z tym, co jedli wtedy chłopi we Francji, prawda, czy w Niemczech. No, ten jadłospis w Polsce na pewno nie był gorszy, mniej kaloryczny, aniżeli w jakimkolwiek innym kraju zachodniej czy południowej, a więc najbogatszej części ówczesnej Europy. Także profesor Wyczański, zwłaszcza w swoich pracach w ostatnich latach, podważał zdecydowanie ten schemat jakiegoś wielkiego ucisku feudalnego polskich chłopów w XVI wieku. To są zjawiska, które raczej nasilą się, przepraszam, później wskutek także klęsk wojennych i niekorzystnych zmian koniunktury ogólnej gospodarczej w XVII wieku. A więc gospodarka kwitła, bogactwo rosło. Niektórzy twierdzą, że niektórzy historycy gospodarczy, to jest bardzo trudno ze stuprocentową pewnością zweryfikować, ale w wielu opracowaniach historyków gospodarczych twierdzi się, że Polska najbardziej zbliżyła się poziomem rozwoju ekonomicznego,
do najwyżej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej właśnie w drugiej połowie wieku XVI, że no, są próby przeliczania PKB, produktu krajowego brutto, w czasach dawnych w porównaniu z dzisiejszymi czasami. I szacują historycy gospodarczy, że wtedy ziemie korony osiągnęły pułap 70% mniej więcej rozwoju zachodniej części kontynentu europejskiego i że dzisiaj, w roku 2018, zaczynamy się zbliżać do tego pułapu. To znaczy być może w najbliższych latach kilkunastu dojdziemy do tego poziomu właśnie 70% PKB Europy Zachodniej. Mówi się, że kto wie, może gdzieś za 10-15 lat dojdziemy do poziomu gospodarczego Włoch. No, byłby to już jakiś pułap. W tej chwili wiemy, że przekroczyliśmy już ten pułap Portugalii czy Grecji. Przypomnę, że Portugalia korzystała przez kilka wieków z gigantycznego imperium kolonialnego. Ale to jakby tylko dla zobrazowania tej materialnej podstawy złotego wieku, czyli wieku XVI, że rzeczywiście no, jakby wykorzystywała Polska tę szansę, jaką stworzyło jej zbudowanie ogromnej Unii obejmującej wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wykorzystała także dla podniesienia rozwoju gospodarczego. A więc była jakaś ilość pieniędzy, byli ludzie, którzy już nie musieli trudnić się, wolni ludzie, czyli szlachta, którzy nie musieli się trudnić codziennie walką o przetrwanie. Nie zajmowali się też wojnami domowymi, bo ich w Polsce po prostu nie było. To jest bardzo ważny element, kultura polityczna. Kultura polityczna, która uczyniła z wojen domowych zjawisko marginalne, prawie niewystępujące. No, mamy wojnę kokoszą, tak zwaną w czasach Zygmunta Starego, kiedy niezadowolona szlachta zebrana na zjeździe pod Lwowem no, mruczy na króla, ma swój program polityczny, bardzo zresztą pod wieloma względami ciekawy, ale to nie jest naszym tematem dzisiaj. Zjada właśnie te wszystkie kury w okolicy Lwowa, stąd nazwa wojny kokoszej, ale do żadnej realnej wojny nie dochodzi domowej. I tak to już jest w wieku XVI. Niektórzy na to narzekają, że może szkoda, żeśmy się nie pobili wtedy na dobre, że nie wyrosło wtedy w jakichś większych emocjach, większym konflikcie coś bardziej energicznego z tej Rzeczpospolitej XVI-wiecznej. Nie będę próbował rozstrzygać tego dylematu. Fakt pozostaje faktem, że polska kultura polityczna, już kształtująca się co najmniej od wieku XV w tym kierunku, powodowała, że tych konfliktów wewnętrznych nie było w skali niszczącej i zabierającej czas także. A więc była duża grupa ludzi wolnych, dysponujących pieniędzmi i dysponujących wolnym czasem. A więc była publiczność do kultury. To jest bardzo ważne, bo bez publiczności trudno by powstała, by rozkwitła jakakolwiek kultura. Kultura nie może się opierać na samych twórcach, musi opierać się także na odbiorcach. Muszą być odbiorcy. I świadectwo tego, że ta przestrzeń wolnego czasu, zapotrzebowania, pieniędzy zaczyna być wypełniana dobrami kulturowymi wyższego rzędu, odnajdujemy już na ponad 40 lat przed przybyciem Bony do Krakowa. Przypomnijmy, że druga połowa XV wieku to jest czas zwycięstwa Polski nad Zakonem Krzyżackim w wojnie 13-letniej powrotu Pomorza do Polski i jednocześnie jest to czas, w którym zaczyna kwitnąć także kultura parlamentaryzmu polskiego. Obchodziliśmy, będziemy obchodzić jeszcze w październiku 550-lecie Sejmu Dwuizbowego. A więc owszem, obywatele się spotykają, nie żyją wyłącznie w swoim domu, wychodzą ze swoich domów, by spotykać się na sejmikach, wybierać posłów, a więc tworzy się siatka stosunków społecznych. Ten wolny czas nie jest wypełniany tylko na życiu domowym czy w życiu domowym, ale opiera się także na aktywnym życiu obywatelskim. Otóż właśnie z połączenia tych czynników wyrasta niezwykle szybka recepcja najważniejszego wynalazku XV wieku, czyli druku. Zanim o nim dwa słowa powiem, tylko jeszcze jedno słowo wcześniej o tym, co było
przesłanką do tak szybkiego przyjęcia drukarstwa w Polsce. A mianowicie istniał już od kilkudziesięciu lat, od prawie 100 lat uniwersytet. Akademia Krakowska to ogromnie ważna instytucja w XV i XVI wieku, bo ona w naturalny sposób rozbudzała potrzeby duchowe, kulturalne, intelektualne, będąc jednym niewątpliwie z najprężniejszych, najciekawszych ośrodków akademickich w Europie w końcu XV wieku. To był ten najbardziej złoty czas Uniwersytetu Krakowskiego, już niestety 520 lat temu. W czasach, kiedy studiował tam Mikołaj Kopernik, między innymi na najznakomitszej w Europie wtedy szkole, można tak powiedzieć, matematyczno-astronomicznej w latach 90. wieku XV. Otóż właśnie wtedy, skoro w Krakowie rozwija się jednak dwór wielkiego króla, króla, który panuje nad imperium blisko miliona kilometrów kwadratowych, a którego dzieci zajmują kolejne trony na kolejnym, można powiedzieć, ogromnym przestworze Europy Środkowej i Południowej, czyli w Królestwie Czech i Węgier. W Krakowie zatem jest, w związku także z obecnością Uniwersytetu, niejako naturalny ośrodek, do którego może przyjść ten, kto dostarcza słowo drukowane. Przypomnijmy 1455, Biblia Gutenberga, wydrukowana w Niemczech, a już w 1473 instaluje w Krakowie swój warsztat drukarski, prawdopodobnie związany z klasztorem Bernardynów na Stradomiu, Kaspar Straube z Frankonii, przybysz. I Kraków w ten sposób, Polska, staje się jednym z pierwszych krajów w Europie, a w związku z tym i na świecie, które wprowadzają druk jako nowość. Kraków, Polska jest tutaj nie tylko przed Czechami, Austrią, przed całą Skandynawią, Danią, ale jest także przed Anglią. Pierwszy druk w Anglii jest troszkę później. A więc to pokazuje jakby prędkość recepcji tego, co najważniejsze dla rozwoju kulturalnego, kulturowego, nowoczesnej, nowożytnej wcześniej Europy, a więc druku. Warsztat Kaspra Straube pracował w Krakowie kilka lat, wyprodukował kilka książek. Oczywiście to były kalendarze, kazania, czyli dzieła, które mogły liczyć na sprzedaż, prawda, na pewną popularność. Dzieła o tematyce religijnej albo takiej bieżącej, prawda. Kalendarze i dzieła o tematyce religijnej będą wciąż najpopularniejsze także w wieku XVI. Ale może warto od razu spojrzeć na ten rozkwit drukarstwa w Polsce w kolejnych latach, bo bez niego nie byłoby właśnie naszej kultury, nie tylko renesansowej, ale kultury w ogóle pisanej w kolejnych wiekach. Otóż ten rozkwit jest rzeczywiście imponujący. Takie trwałe warsztaty po kilku kolejnych epizodach, między innymi taki przedsiębiorca o dziwnym imieniu i nazwisku Schweipold Fiol zainstalował się na chwilę w Krakowie i wydrukował pierwsze cyrylicą druki w historii, adresowane oczywiście do prawosławnych poddanych króla Polski, bo król Polski miał pełno prawosławnych poddanych na Rusi, a więc stąd pierwsze druki cyryliczne z Krakowa pochodzą. Na kilka wieków, zanim jakieś drukarnie w ogóle w Moskwie się zainstalują, wielcy książęta moskiewscy i carowie później traktowali drukarnie, może Sołżenicyn by tutaj im wtórował, jako wynalazek diabła, prawda. Ale w każdym razie po tych pierwszych epizodach powstają już stałe drukarnie w Krakowie i tu może warto wspomnieć pierwszego z takich stałych drukarzy w Krakowie, Jana Hallera, którego chyba 11 albo 12 razy wnuk, Józef Haller, będzie jednym z najważniejszych współtwórców odrodzonej niepodległości w 1918-20 roku, aż po czas swojej śmierci na emigracji w 1960 roku. Tak, to był w prostej linii potomek tego przybyłego z Niemiec i spolszczonego rodu Hallerów, który zainicjował, można powiedzieć, niezwykle bogatą i zasłużoną dla polskiej kultury działalność na niwie drukarskiej w 1503 roku.
Potem przyjdą inni, Scharfenbergowie, Wietorowie, kolejne nazwiska, które brzmią obco. Mogą budzić w związku z tym jakby nasze pytanie, czy mamy z czego być dumni, że Niemcy drukują dla nas książki? Otóż mamy powód być dumni, bo ci wszyscy Niemcy, którzy przybywali do Krakowa, po jednym, dwóch pokoleniach stawali się Polakami, gorącymi patriotami tego kraju, z którym się związali. Tak było w przypadku rodziny Hallerów. I w związku z tym tego rodzaju recepcja przybyszów, wzorów przychodzących z zewnątrz, które zostają zasymilowane, które zaczynają znakomicie służyć polskości rozumianej zarówno politycznie, jak i kulturowo, możemy wskazywać tutaj właśnie w XVI wieku z dumą i może z zazdrością. Dobrze by było, żeby w XXI wieku przybywali do Polski przybysze, którzy mają wiedzę, którzy mają chęć służenia Polsce swoją wiedzą i stawali się stopniowo Polakami. Nic by w tym złego na pewno nie było, tak jak nie było w wieku XVI. Otóż te drukarnie powstające przecież nie tylko w Krakowie, choć Kraków był w pierwszej połowie XVI wieku no niemal absolutnie dominującym centrum drukarstwa w Polsce, bo chyba na 14 czynnych drukarni w pierwszej połowie XVI wieku ponad połowa była w Krakowie. We Wrocławiu działała drukarnia, czy nawet dwie w Gdańsku, w Poznaniu, w Wilnie, a na terenie Mazowsza w Pułtusku. A to dlatego, że w Pułtusku był dwór jednego z najważniejszych poetów renesansowych Polski, biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego. A więc Mazowsze ma powód być dumne z Pułtuska. Z Tuska na szczęście nie, ale z Pułtuska jak najbardziej. Otóż już w drugiej połowie XVI wieku na terenie Rzeczpospolitej będzie czynnych ponad 50 drukarni, a ogólnie specjaliści od historii książki i drukarstwa szacują, że w pierwszej połowie XVI wieku ukazało się w Polsce 2,5 tysiąca tytułów różnych książek, a w całym wieku XVI około 7 tysięcy tytułów, czyli jak się szacuje około 4 miliony książek wydrukowano w Polsce w XVI wieku. To jest bardzo dużo, bo to oznacza, że drukowano, krótko mówiąc, około 40 tysięcy, gdyby to tak uśrednić, przeciętnie rocznie książek w Rzeczpospolitej. No, z punktu widzenia może XX wieku, mniej XXI, bo mam wrażenie, że zmierzamy do nakładów z wieku XVI stopniowo, ale no nie, myślę, że te nakłady stają się niewątpliwie coraz mniejsze. No, polityka kulturalna państwa polskiego i mam tu na myśli niestety także rządy PiS jest niszcząca dla książki. To jest uwaga na marginesie, ale chcę przypomnieć, że w ciągu ostatnich 10 lat 2/3 polskich księgarni zostało zlikwidowanych. No to nie może być bez śladu dla kultury czytania w Polsce. Ale wracajmy do złotego wieku, do wieku XVI. Szacuje się, że wtedy umiało czytać i pisać mniej więcej około 20% ludności męskiej i około 4% ludności żeńskiej królestwa. Wśród szlachty oczywiście ten procent był znacznie wyższy, zwłaszcza wśród bogatszej szlachty, wśród mieszczaństwa także wyższy, a rzecz jasna niższy, znikomy, zaledwie wyrastający powyżej 1% wśród ludności chłopskiej. Niemniej te procenty, które tutaj wymieniam, stanowią po prostu publiczność potencjalnie odbierającą kulturę, tych, którzy mogą kupić tę książkę wydrukowaną w jednej z kilkudziesięciu drukarni. I to już nie będą tylko kalendarze, ale zaczną pojawiać się dzieła literackie sensu stricto. I to zmienia zupełnie sytuację. Książki, średni nakład wtedy był około 500 egzemplarzy książki. Oczywiście były książki ukazujące się w 1000, 2000 egzemplarzy. No to już był jakiś, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mega hit.
były książki drukowane na pergaminie, takie o charakterze takich zabytków urzędowych, jak Statuty Łaskiego, 12 egzemplarzy chyba na pergaminie i kilkadziesiąt, czy tam sto kilkadziesiąt na papierze. Ale średnio to było około 500 egzemplarzy, jak szacują historycy książki. I to oznaczało, że tylu ludzi zyskało nagle dostęp do jednego tytułu. Przypomnijmy, że w kulturze rękopiśmiennych wydań ten krąg był wielokrotnie mniejszy, a więc zaczyna się czas kultury może nie masowej, ale elitarnej na dużą skalę, kultury elitarnej, w której uczestniczą już dziesiątki tysięcy ludzi. No bo jeżeli 40 tysięcy książek rocznie jest drukowanych, to znaczy, że a wszystkie te przecież przedsiębiorstwa nie są dotowane, drukarskie, tylko każde jest nastawione na zysk, to znaczy, że się mniej więcej tyle rozchodzi. Ktoś musi to kupować, a więc kilkadziesiąt tysięcy, może 100 tysięcy, może 200 tysięcy ludzi rocznie czyta książki w Polsce. I znów możemy to porównać ze stanem w Europie Zachodniej. Jesteśmy pod tym względem, pod względem kultury, na tym samym poziomie, co Francja, co Niemcy, zbliżonym poziomie do Anglii. Na pewno wyższy poziom jest w Holandii, która wyrasta wtedy niewątpliwie zdecydowanie ponad przeciętną europejską. Nie wspomnę już o jakichkolwiek porównaniach z Europą Wschodnią, bo tam książek nie było, drukowanych po prostu nie było książek i nie będzie praktycznie do XVIII wieku. Otóż to pokazuje, że Polska rzeczywiście pod względem kulturowym bardzo zbliżyła się wtedy do poziomu najwyżej rozwiniętych krajów ówczesnej Europy we wskaźnikach, które możemy mierzyć. Ale oczywiście najważniejsze jest nie to, ile książek, choć to jest bardzo ważne, i nie tylko to, ilu czytelników, choć to jest również bardzo ważne, a w wielu wypadkach decydujące, ale co jest treścią tych książek, co się czyta. I tutaj znów musimy wrócić do fundamentalnego pytania o to, co przynosił nam renesans. Czy coś dobrego, czy coś złego? Czy to upowszechnienie kultury było dobrem? Czy tak jak dzisiaj, jeśli spojrzymy na czasopisma o najwyższym nakładzie, to są najgłupsze czasopisma. Niewątpliwie już abstrahuję od tendencji politycznej. To jest taka sieczka dla mózgu, a raczej dla tych, którzy mózgu nie chcą w tym momencie, kiedy biorą do ręki tę sieczkę, w każdym razie używać. To są te właśnie rozmaite jakieś Moje Imperium i tak dalej, jakieś takie pisma nie bardzo nastawione na rozwój intelektualny czytelnika. No właśnie, tego typu tytuły, dziękuję za podpowiedź. A więc niewątpliwie mamy do czynienia z ważnym pytaniem, czy sam rozwój czytelnictwa, trwanie czytelnictwa jest dobrem, czy może, jeśli to ma się sprowadzić do takiego życia na gorąco, albo do promocji rozmaitych postaw zmieniających naszą obyczajowość, zmieniających nasz sposób życia, nasze wartości, czy traktować to jako dobro, czy jako zagrożenie. I tu cofnę się jeszcze na chwilę, wracając o pół wieku przed przyjazd Bony do Krakowa, do roku 1468. To jest ten moment, kiedy zamknąłem narrację swojego trzeciego tomu Dziejów Polski, a jest to moment, od którego można, i oczywiście będę musiał zacząć, da Bóg, narrację czwartego tomu, od Rzymu, bo w Rzymie wtedy ma miejsce spisek na życie papieża. Spisek, w którym uczestniczą humaniści, spisek humanistów. Dlaczego? Dlatego, że papież, przypomnijmy, Rzym dopiero się dźwigał z upadku po okresie ponad stuletniej schizmy, podziału papiestwa i nieobecności papieży w Rzymie. To nie był jeszcze Rzym renesansowy z XVI wieku, a więc ten Rzym zbierający się dopiero do odbudowy, w którym już zbierali się jednakże wokół dworu papieskiego rozmaici właśnie wyznawcy nowego stylu życia, nowego spojrzenia na świat, nazywani już wtedy humanistami.
czy wkrótce nazwani humanistami, zatrudniani na dworze papieskim jako abrewiatorzy, no tacy przepisywacze można powiedzieć, zostali zwolnieni z pracy przez papieża, który szukał oszczędności i jednocześnie nie akceptował stylu życia, no właśnie bardzo takiego swobodnego, mówiąc najdelikatniej, tej grupy humanistów. No spotkał się po prostu z buntem, zamachem, spiskiem na swoje życie. Kto stał na czele tego spisku? Niejaki Filippo Buonacorsi, znany w naszej historii pod imieniem Kalimach. To on był inicjatorem spisku na życie papieża. Oczywiście musiał uciekać po wykryciu tego spisku z Rzymu i okrężną drogą przez Stambuł trafił ostatecznie do Krakowa i tam osiadł, tam zaczął przeszczepiać niejako ideały renesansowe, na długo jeszcze zanim Bona do Krakowa przyjechała. Można skojarzyć te dwa fakty, a nawet trudno ich nie skojarzyć. Bunt przeciwko papiestwu, tradycji, kościołowi, spojrzenie na człowieka jako miarę wszechrzeczy, zamiast Boga, który wcześniej był tą miarą dla człowieka, to jest wpisane niewątpliwie w etos renesansowy. Nie wyczerpuje go w całości, nie jest całością tego etosu, ale jest. Nie uciekniemy od tego problemu, od tego skojarzenia. I tego rodzaju no jakby prądy wywrotowe, buntownicze, potwierdzające niejako pewien schemat, do którego nawiązywał Solżenicyn, mówiąc, że całe zło wzięło się z renesansu, niewątpliwie mają swoje źródło w rzeczywistości XV-wiecznej. Ale czy w kulturze Krakowa końca wieku XV takie spojrzenie mogło przynieść rzeczywiście samo zło? Czy było tutaj, pod tym względem, tutaj, czyli nad Wisłą, zapotrzebowanie na tego rodzaju przewrót moralny, obyczajowy, ideowy? Kalimach rewolucji obyczajowej, politycznej nad Wisłę jednak nie wprowadził. Owszem, obok innych gości, którzy osiedli w Krakowie, Konrad Celtes czy Celtis, niemiecki poeta, razem z Kalimachem założą pierwsze towarzystwo literackie w Krakowie, nazywane stowarzyszeniem czy towarzystwem wiślańskim. Oczywiście otwierają na rozmaite zdobycze poezji renesansowej, kultury renesansowej oczy swoim gospodarzom tutaj na dworze królewskim Kazimierza Jagiellończyka. Oczywiście wprowadzają nowe obyczaje, że tak powiem, towarzyskie, obyczajowe, ale nie na wielką skalę na pewno. Jednakże do żadnej dywersji politycznej, wbrew niektórym interpretacjom takim no raczej nie zakorzenionym w historiografii, ale bardziej w publicystyce historycznej, nie doprowadzają. Po prostu są uczestnikami szerszej gry politycznej, w której oni są narzędziem raczej dyplomacji królewskiej, a nie odwrotnie. Jeśli gdzieś szukałbym pewnego interesującego motywu w tej grze, która toczy się w XV wieku w kulturze, w końcu XV wieku w kulturze na dworze krakowskim, to jest gra honoru, czy próżności, czy dumy narodowej, bardzo wyraźna, zwłaszcza na przykładzie wspomnianego przeze mnie Konrada Celtesa, niemieckiego poety renesansowego, który owszem osiada w Krakowie, tutaj właśnie zawiązuje tę jakąś wspólnotę poetycką z Kalimachem, z innymi poetami, ale jednocześnie opisując Kraków, no, boli mnie to nie tylko jako Krakusa, ale jako Polaka przede wszystkim, wyraźnie daje odczuć swoją wyższość, prawda, że on jest Niemcem i przyjechał tutaj do kraju półbarbarzyńskiego, który dopiero trzeba dźwigać z mroków i że jeżeli są jakieś porządne miasta w tym królestwie, to są miasta wzniesione sztuką i porządkiem rycerzy teutońskich, czyli Toruń, Gdańsk. To są miasta, nie te jakieś byle jakie miasta na południu Wisły przyczepione gdzieś takie jak Kraków, prawda? Ta, no, że tak powiem,
duma z przynależności do lepszego, to jest teutońskiego narodu, jest bardzo mocna u Celtesa. I mówię to nie po to, żeby ożywiać jakiś schemat polsko-niemieckiej wrogości, bo on wcale nie zawsze, nie w każdym przypadku, jak już wspomniałem, się sprawdzał, mówiąc o Hallerze, o Wietorze, o Scharfenbergach. Chodzi mi o to, że ważną częścią kultury renesansowej była rywalizacja o honor, prawda? O honor przynależności do lepszej wspólnoty, lepszej czym? Kulturą. To była rywalizacja dokonująca się w sferze kultury. Ona się zaczęła na uniwersytetach, gdzie grupy studentów były podzielone na nacje, czyli narody. I właśnie no, każda starała się wykazać, my jesteśmy jakoś tam lepsi, nie tylko w piciu piwa, prawda, czy wina, ale też mamy jakichś swoich poetów, prawda, czy no, jakieś miasta, które my możemy opiewać, czy jakąś piękną naturę, przyrodę, która charakteryzuje nasz kraj. No a potem przeniosło się to na sobory Kościoła Powszechnego, gdzie także od soborów Konstancji dzielono się na narody, prawda, na naciones. I też była ta rywalizacja, który naród jest jakoś mocniejszy kulturowo, który piękniej może wystąpić, z lepszą przemową, z bogatszą retoryczną argumentacją, znakomitszą, humanistyczną w sensie ówczesnych standardów kultury, że tak powiem, ozdobą swoich argumentów politycznych, religijnych, wszystko jedno jakich. Otóż właśnie to także daje znać o sobie w końcu XV wieku. Przychodzi Celtes i mówi, że on, Niemiec, jest lepszy i że tutaj będzie dźwigał to Polactwo do kultury. Przychodzi Kalimach ze swoimi obyczajami i pytanie, co zrobią z tym tutejsi, czyli ci, którzy przyjeżdżają do Krakowa, kręcą się wokół dworu, studiują na Uniwersytecie, na Akademii Krakowskiej. Czy zaakceptują te role gorszych? Czy nauczą się czegoś od przybyszów? Czy będą chcieli wygrać z nimi te rywalizacje? I to jest no, fundamentalne pytanie po dzień dzisiejszy. Czy chcemy wygrywać rywalizacje z Europą o miano najlepszych Europejczyków? Bardzo, myślę, ciekawe, ważne pytanie. Pytanie, dla którego kluczowa jest kwestia standardów czy mierników tej europejskości. Bo jeżeli uznamy, że mierniki mają w rękach ci, którzy są gdzieś, prawda, w Paryżu, prawda, w Berlinie czy gdziekolwiek indziej i tych mierników używają na sposób imperialny, by zaznaczyć swoją przewagę nad peryferiami, to tego rodzaju rywalizacja, naśladownictwo zawsze stawia nas w sytuacji przegranej. Nigdy nie zostaniemy uznani za równych. Do momentu, dopóki nie zrezygnujemy z własnej tożsamości. Ale rywalizacja o miano najlepszych Europejczyków może toczyć się także według standardów, których nie ustala żaden polityczny monarcha z Paryża, Berlina, czy Rzymu, czy skądkolwiek inąd, ale którego miernikiem jest właśnie kultura sama. Bardzo trudne to jest, trudniejsze do wymierzenia. Ale właśnie między tymi dwoma, by tak rzec, biegunami sporu o to, jakimi chcemy być Europejczykami, bo całkowicie ze swojej europejskości zrezygnować na pewno nie możemy i nikt w wieku XVI z tej kilkusettysięcznej masy czytających na pewno nie chciał z tego zrezygnować. Ale jakimi Europejczykami być chcemy, to zagadnienie było w wieku XVI tak samo ważne jak w wieku XXI. I ono się zaczyna rozstrzygać wraz z rozwojem renesansu w polskiej kulturze. Jak on postępuje, jak następuje? Otóż bardzo ważnym zjawiskiem połączonym z renesansem był rozwój języków narodowych. I to jest powód, dla którego niewątpliwie powinniśmy dobrze myśleć o renesansie. Bo jemu zawdzięcza Europa rozwój, w tym Polska, rozwój swoich literatur narodowych. I pod tym względem Polska znów jest jednym z pierwszych narodów w Europie, nie ostatnich wcale. Oczywiście pierwsi są Włosi, to jest bezdyskusyjne. Są najbardziej zaawansowani, mają Dantego, no i oni są ośrodkiem wzorotwórczym dla całej Europy średniowiecznej, późno-średniowiecznej i wczesnorenesansowej, bezdyskusyjnie. Pierwsze wielkie dzieła literackie, nie po łacinie, to oczywiście dzieła Dantego, potem Petrarki.
Boccaccia. I one właśnie budzą zazdrość tych następnych, którzy też chcą być nie gorsi od Włochów, Francuzów, potem Niemcy nie chcą być gorsi od Francuzów. I tak jakby ta rywalizacja honoru przenosząca się na kulturę napędza niejako rozwój języków narodowych. U nas ten przełom właściwie można datować chyba. To jest rok 1513, a więc 5 lat przed przyjazdem Bony do Polski. W 1513 roku najprawdopodobniej około pojawia się pierwszy tekst literacki, większy, obszerniejszy w języku polskim, rajduszny Biernata z Lublina. Raczej historycy zgadzają się co do tego tytułu, wcześniej były spory, prawda, co do tego, czy to ten był pierwszy, czy inne. Na pewno w 1513 roku pojawia się pierwsza gramatyka języka, czy ortografia, przepraszam, języka polskiego, pióra Stanisława Zaborowskiego, księdza, który zajmował się, opiekował się skarbem królewskim i napisał kilka lat wcześniej, w 1507 roku, bardzo ważne dzieło o charakterze politycznym dotyczące pojęcia dobra wspólnego w Rzeczpospolitej. Ale w 1513 roku napisał traktat o ortografii polskiego języka, w którym wprowadził, jak już o tym chyba wspominałem przy okazji wcześniejszej naszej rozmowy, wcześniejszego wykładu, wprowadził niektóre nasze specyficzne dyftongi do ortografii, prawda? Otóż skoro jest już ortografia polska, skoro pojawiają się pierwsze dzieła polskie, no to można już czekać tylko na to, kiedy zacznie ten język przeważać nad dominującą wcześniej łaciną i kiedy pojawią się w nim wybitne dzieła literackie, które uczynią używanie tego języka, można powiedzieć, nie środkiem przymusu, ale zaszczytem kulturowym. Język polski zacznie być postrzegany jako język awansu kulturowego. I to wszystko zbiegnie się znów w bardzo krótkim okresie czasu, bo w roku 1543, przypomnę, ukaże się krótka rozprawa między trzema osobami, panem, wójtem i plebanem Mikołaja Reja, urodzonego w 1505 roku. Bardzo ważne, popularne dzieło w następnych latach, publicystyczne oczywiście. I to Rej formuje tę powtarzaną przez nas po dzień dzisiejszy formułę, iż Polacy nie gęsi, tylko swój język mają. I to jest odzwierciedlenie tego ogólnoeuropejskiego wyścigu do własnego języka, własnego dojrzałego języka. To jest także czas, kiedy od 1543 roku obowiązkowo wszystkie konstytucje, czyli uchwały Sejmu Polskiego, muszą być drukowane po polsku. To jest jedna z najwcześniejszych tego typu decyzji w Europie. W Anglii ona przyjdzie później, od 1550 roku dopiero język angielski zostaje tak potraktowany jako język, można powiedzieć, urzędowy we własnym królestwie. Oczywiście literatura angielska ma wcześniejszy, bogatszy na pewno od polskiego rozwój, ale język urzędowy angielski, można tak w pewnym sensie powiedzieć, to jest dopiero połowa XVI wieku, u nas kilka lat wcześniej. We Francji król Franciszek I wprowadza język francuski jako język obowiązkowy dokumentów sądowych w 1539, a więc o 4 lata przed Polską. No to pokazuje, jak szybko ten język polski staje się językiem uznanym za dość giętki, by wypowiedzieć, co pomyśli głowa, prawda? To znaczy, że wszystko, co ważne, w czym potrzebna jest precyzja, precyzja prawna, ustawowa, da się wyrazić już w tym języku. Oto dopominała się szlachta niedługo, od 1534 roku, od Sejmu, a więc przez 9 lat tylko szlachta musiała naciskać na króla, by wymóc na nim właśnie tę decyzję, że językiem politycznym królestwa obok łaciny stanie się właśnie język polski i że stanie się językiem urzędowym w sensie dokumentów Sejmu polskiego. Przypomnę, na Sejmie Litewskim to będzie język ruski.
przypominający najbardziej z dzisiejszych języków język białoruski. Otóż ta polonizacja niejako językowa, która się dokonuje w sferze politycznej, przebiega równolegle z prawdziwą eksplozją, można tak powiedzieć, rozwoju kultury literackiej Polski. I tu znów możemy patrzeć na to jakby przez podwójne okulary. Z jednej strony u początków tej kultury literackiej renesansowej widzimy ruję i poróbstwo. No, można powiedzieć wszystko, co najgorsze. Utarło się takie spojrzenie na początki renesansu w literaturze polskiej przez symbol Towarzystwa Opilców i Oźralców, jak się samo to towarzystwo nazwało, jeszcze po łacinie, bo to był sam początek XVI wieku. Tam rej wodzili późniejsi biskupi Jan Dantyszek i Andrzej Krzycki, jednocześnie wybitni później poeci renesansowi. No ale były tam postaci no, zupełnie takie, można powiedzieć, groteskowe i groźne jednocześnie, jak Jan Zambocki, jak kilku innych. No rzeczywiście, opilców i oźralców to jeszcze najdelikatniejsze rzeczy, jakie o nich można powiedzieć, bo sławią tam w listach do siebie na przykład romanse z 10-letnią Faustą. No dzisiaj by to chyba już tak łatwo może nie przeszło. Ale rzeczywiście, no takie spotkania towarzyskie na przedmieściach Krakowa z dużym udziałem i żon, i prostytutek, to było na porządku, można powiedzieć, dziennym, jak wynika z korespondencji między tymi ludźmi. Choć dzisiejsi historycy literatury raczej dowodzą, że żadnego sformalizowanego towarzystwa tego typu nie powołano, że to jest raczej przenośnia i że trochę w tych listach prawdopodobnie no jakby się przechwalali, uznając, że to jest jakiś dowód właśnie na ich renesansowość, na ich, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wtedy tego tak nie nazywano, postępowość, prawda, na wyższość nad tym jeszcze zacofanym średniowiecznym, że tak powiem, ludkiem Krakowa. Otóż tak, to były takie zjawiska, niewątpliwie tego rodzaju zmiany obyczajowe się pojawiały, ale czy możemy powiedzieć, że nie było prostytucji w średniowiecznym Krakowie, że wszyscy żyli po Bożemu w średniowiecznym Krakowie? Nie. I czy możemy powiedzieć, że zmieniło się radykalnie nastawienie dworu królewskiego? Owszem, zmiany następowały, ale przypomnijmy, Zygmunt nazwany Starym, przykładnie od momentu, kiedy był książęciem jeszcze bez tronu, codziennie uczestniczył we mszy świętej i będzie tego obyczaju, jeżeli można tak to nazwać, przestrzegał do końca życia. Codziennie z całą rodziną do mszy świętej, znaczy we mszy świętej uczestniczył. No już jego syn troszkę był mniej, można powiedzieć, tradycyjnie religijny. Używał, jak wiadomo, rozmaitych wieszczów, czarowników, no między innymi po to, żeby wywołać ducha swojej ukochanej Barbary. To nie są legendy, to są jednak no, prawdziwe fakty, że do takich czarnoksięskich jakby technik starał się odwoływać Zygmunt August. Zresztą było to wtedy dość powszechne na dworach całej Europy. Ale to nie znaczy, że odwrócił się całkowicie od Boga, że jakoś zwalczał religię. Do tego rodzaju praktyk nigdy na dworze królewskim w Krakowie nie doszło. A o sile przywiązania, można powiedzieć, rodziny monarszej do tradycji chrześcijańskiej najlepiej dowodzi no, choćby ten wnuk Zygmunta Starego, który zasiądzie kiedyś na tronie, także w Krakowie i przeniesie go potem do Warszawy, Zygmunt III Waza, syn córki Zygmunta Starego, Katarzyny Jagiellonki, wydanej za mąż za królewicza szwedzkiego Jana III Wazę. To był przecież niezwykle gorliwy katolik, jak wszyscy wiemy, co zostało mu przekazane właśnie przez wychowanie matki. A więc owszem, ścierają się te wpływy takiego, można powiedzieć, zbuntowanego przeciwko Bogu, normom obyczajowym wywiedzionym z dekalogu i z chrześcijaństwa po prostu
z takim obliczem renesansu, a tradycją chrześcijańską, która się broni, można tak powiedzieć. Ta walka trwa w kulturze polskiej także wieku XVI. Ale jak ona przebiega w przypadku twórczości przywołanych przeze mnie członków owego w cudzysłowie Towarzystwa Opilców i Oźralców? Mówiłem dwóch wybitnych poetów i jednocześnie dyplomatów, Jan Dantyszek i właśnie późniejszy biskup Płocki, a w końcu arcybiskup Gnieźnieński, zresztą wolał Płock od Gniezna, nie chciał zrezygnować z diecezji płockiej, co wywołało trochę skandal, bo jednak nie można łączyć na tej zasadzie diecezji. No niemniej w końcu pogodził się z funkcją arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Otóż i Jan Dantyszek, i Andrzej Krzycki będą ostatecznie autorami nie tylko renesansowych wierszy i wierszyków, ale także twórczości bardzo ważnej politycznie dla Rzeczpospolitej i bardzo głęboko religijnej, w szczególności Andrzej Krzycki, który będzie jednym z najostrzejszych pogromców rodzącego się dopiero protestantyzmu. A więc no, w nich też ta walka się odbywała. Walka z pokusą buntu przeciwko Bogu i tym instynktem chrześcijańskim, który w tradycji, w której byli wychowani, przecież został jakoś już ukształtowany. Przypomnę, że Andrzej Krzycki jest jednym z autorów pierwszych w całej literaturze europejskiej tekstów literackich zwalczających Lutra. Niestety nadał mu tytuł ironiczny, a cenzorzy nie znają się na ironii. Zatytułował mianowicie swój utwór Encomium Luteri, prawda, czyli pochwała Lutra. Nawiązując do Encomium Morie Erasma z Rotterdamu, czyli pochwały głupoty. I było to szyderstwo z Lutra, bardzo ostre, bardzo zjadliwe, no ale trafił na indeks pism kościelnych, ponieważ no, sprawdzili tylko tytuł, prawda? Pochwała Lutra to nie bardzo, to nie może przejść. To oczywiście no, tylko przykład jednego z wielu dzieł Andrzeja Krzyckiego, które w dziwny sposób towarzyszą jego bardzo śmiałym erotykom pisanym właśnie w latach 20. XVI wieku. Jednocześnie te teksty, no można powiedzieć, apologetyczne, związane z obroną katolicyzmu, są równie ważne w jego twórczości. Ale ważny jest także nurt obywatelski, bo Andrzej Krzycki jest jednym z autorów druku, można powiedzieć, propagandowego, znakomitego przykładu polityki historycznej ówczesnego państwa polskiego. Kiedy w 1514 roku Polska traci, znaczy państwo polsko-litewskie, właściwie Wielkie Księstwo Litewskie, traci Smoleńsk wskutek najazdu moskiewskiego w lipcu, ale już w sierpniu udaje się zadać armiom moskiewskim potężną klęskę w polu w bitwie pod Orszą, to dla zatarcia no, faktycznej i nie dającej się przez następnych 100 lat odrobić straty Smoleńska, propaganda polska wydaje wspaniały druk. Znaczy oczywiście zamówiony jest obraz, który można pokazywać. On się znajduje chyba do dzisiaj, wydaje mi się, zaraz, no chyba jest w Olesku pod Lwowem. Ten obraz właśnie, Bitwa pod Orszą, ogromny taki obraz, no, o charakterze propagandowym, mający pokazywać polskie zwycięstwo nad Moskwą. Ale zostaje wydany druk składający się z kilku poematów opiewających chwałę oręża polskiego w walce z Moskwicinami, w walce z zagrożeniem dla prawdziwego chrześcijaństwa, które idzie od wschodu. No i jednym z głównych autorów i najlepszych jest tam właśnie Andrzej Krzycki. I to wszystko powstaje na zamówienie prymasa Jana Łaskiego, wielkiego polskiego i patrioty, i męża stanu, który będąc wtedy w Rzymie mówi, no trzeba jakoś przeciwdziałać temu złemu obrazowi Polski, który jest w centrum kulturowym świata, czyli w Rzymie wtedy. Trzeba zbijać nieprawdy, które o Polsce się pisze i trzeba to robić no, w języku zrozumiałym dla, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Zachodu, a wtedy Południa, a więc no, jeszcze po łacinie, prawda? I ten sam Jan Łaski wtedy apeluje do Macieja Zmiechowa, innego wybitnego przedstawiciela renesansu w Polsce, by ten napisał jakąś krótką historię Polski, która zbiłaby te fałsze na temat historii Polski, że tu barbarzyńcy, że tu prymitywy. Taką niemiecką wizję historii Polski, jaka dominowała wtedy w XV-wiecznej
i początku XVI-wiecznej, można powiedzieć, propagandzie roztoczonej w Europie, także na południe od Alp i na zachód od Renu, żeby zbijać, no trzeba było też jakieś dzieło wydać, wydrukować po łacinie, nowoczesną, piękną prozą XVI-wieczną, przedstawiające prawdziwą historię Polski. I takie zadanie otrzymał Maciej Zmiechowa. I Maciej Zmiechowa częściowo się z niego wywiązał. A mianowicie w roku 1517 wydał, a więc rok przed przyjazdem Bony, znów wracam do tego roku przełomu symbolicznego, początku renesansu w Polsce. W 1517 Maciej Zmiechowa wydał traktat o obojgu Sarmacjach. Tractatus de duobus Sarmaciis. I to było niesłychanie ważne i niesłychanie popularne dzieło w Europie w następnych 100 latach. Dlaczego? Bo pokazywało po raz pierwszy rzetelne informacje o tym, co jest, jak wygląda, czym jest bogata, co jest słabym punktem, co mocnym, jak w rzeczywistości wygląda Europa północno-wschodnia. Pierwszy raz rzetelnie, można powiedzieć, przedstawił to światu europejskiemu po prostu Maciej Zmiechowa. Przekonywał tam, że wbrew takiej właśnie kulturalnej propagandzie wyszydzającej ten obszar, nie chodzą tu białe niedźwiedzie, nie ma tu wiecznych mrozów, nie mieszkają tu barbarzyńcy, którzy zjadają własne dzieci, tylko no po prostu są cztery pory roku, są różne miasta, jest uniwersytet. Tego rodzaju jakby rzetelny informator o tej części Europy dostarczył oświeconej czy odrodzonej, można by użyć raczej tego określenia, Europie autor Zmiechowa, Maciej, w roku 1517 swoją bardzo popularną potem książką. A więc ta praca kulturowa renesansu przydaje się także w postawach obywatelskich. No, umiemy mówić nowoczesnym językiem trafiającym do elit ówczesnej Europy i przedstawić swoje racje, a raczej swoją opowieść o rzeczywistości. Odpowiedzieć na kłamstwa, które na temat Rzeczpospolitej ówczesnej są opowiadane. To bardzo ważne. Ale może najważniejsze jest jednak nie to, jak patrzą na nas inni. Nie możemy zafiksować się, przepraszam, że użyję takiego nieładnego określenia, na tym, co myślą o nas inni. To jest ważne. Polityka historyczna adresowana do świata zewnętrznego jest ważne, ale najważniejsze jest to, co myślimy o sobie sami. I to, co będą myślały o nas, o naszej wspólnocie, nasze dzieci i nasze wnuki. To jest najważniejsze, nie to, co pomyślą w Paryżu, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie. Czasem niektórzy tego nie rozumieją nawet w najlepszej wierze. Mieszkając, Polacy mieszkając, prawda, gdzieś w Waszyngtonie, prawda, czy w Teksasie, uważają, że absolutnie najważniejsze jest to, co pomyślą o nas Amerykanie, a w szczególności to, co napiszą w New York Timesie. Otóż to jest ważne, nie wolno tego lekceważyć, ale dużo ważniejsze jest to, co piszą gazety w Polsce. Co mówią media w Polsce. Jeśli z tym mamy problem, to to jest dużo większy problem niż to, co pisze o nas New York Times, prawda, czy Le Monde, czy CNN mówi o nas. Otóż pod tym względem renesans był epoką błogosławioną dla Polski. Dlaczego? Bo dał Polsce nie tylko traktat o obojgu Sarmacjach Macieja Zmiechowity, nie tylko znakomite mowy, wystąpienia dyplomatyczne Jana Dantyszka czy Andrzeja Krzyckiego w obronie Rzeczpospolitej. Najpiękniejszą ówczesną łaciną wygłaszane pochwały Polski, polskich obyczajów. Nie tylko przynosiły z pełnym jakby realnym zamiarem kierowane pod adresem Erasma z Rotterdamu, który był absolutną supergwiazdą ówczesnej renesansowej kultury europejskiej, żeby przyjechał do Krakowa i tutaj na Uniwersytecie Krakowskim osiadł i odpowiedzi Erasma z Rotterdamu pełne zachwytów dla rozwoju kulturowego Polski. To jest ważne i bardzo często to się przytacza w książkach o renesansie w Polsce. Zaproszenie Andrzeja Krzyckiego do Erasma z Rotterdamu i kurtuazyjna, bardzo elegancka odpowiedź Erasma z Rotterdamu i już się cieszymy, prawda? No, pogłaskał nas po główce największy autorytet zachodni. To już się czujemy dobrze. To ma pewne znaczenie, nie lekceważę tego. Ale najważniejsze jest to, że dzięki rozwojowi kultury renesansowej, dzięki temu, że był uniwersytet,
który nie przeżywał już w XVI wieku najlepszych lat, ale wciąż upowszechniał wiedzę o autorach starożytnych, o klasycznych autorach, tworzył pewne środowisko kulturowe i rozprzestrzeniał je. W pierwszej połowie XVI wieku Uniwersytet Krakowski stworzył 17 tak zwanych kolonii, czyli szkół średnich, można tak to nazwać. To bardzo dużo, jakby ta wiedza na jakimś poziomie wyższym niż podstawowy upowszechniała się. 90% parafii w Koronie miało szkoły parafialne. No to znów jest niesłychany awans. Oczywiście do tych szkół chodziło po paręnaście dzieci, ale zawsze jakaś grupka, nawet chłop zamożniejszy mógł posłać swoje dziecko do szkoły parafialnej, gdzie trudnej sztuki czytania i pisania mogło się nauczyć. A więc ten awans kulturowy jest bardzo szeroki, rozbudowany. I dzięki temu, że tak wielu ludzi coraz intensywniej uczestniczy w tym awansie kulturowym, mógł się pojawić w końcu geniusz. I tym geniuszem był oczywiście Jan Kochanowski. Jego znaczenie dla polskiej kultury jest nieocenione, nieprzecenione. Także jeśli spojrzymy na to, co dzieje się wtedy w krajach sąsiednich. Niemcy niewątpliwie mają kulturę literacką, kulturę poetycką w szczególności, starszą i bez porównania bogatszą w średniowieczu od kultury polskiej, poetyckiej. Ale jeśli porównamy sobie to, co dzieje się z literaturą niemiecką, z poezją niemiecką w wieku XVI, XVII, no to widać, jakim gigantem był Kochanowski. O ile wyrasta ponad kulturę literacką całej, można powiedzieć, północnej, na północ od Alp i na wschód od Renu kultury literackiej Europy. Oczywiście geniusze, jego miary pojawiać się będą w tym czasie we Francji, oczywiście w Anglii, oczywiście w Hiszpanii, oczywiście we Włoszech. Ale na wschód i na północ od tych krajów góruje nad wszystkimi absolutnie postać Kochanowskiego. I Kochanowski sprawi, co podkreślam, dla nas mniej ważne, ale warto to przypomnieć, że zrodzi się wersyfikacja rosyjska w XVII wieku. Na wzorach Kochanowskiego, przeniesionych tam przez Łazarza Baranowicza, takiego białoruskiego poetę, oczywiście piszącego po polsku, a potem po rosyjsku, transponującego wzory właśnie Kochanowskiego na dopiero powstającą w drugiej połowie XVII wieku poezję rosyjską. Poezja rumuńska, nie słowiańska, także wzorować się będzie na Kochanowskim w XVI-XVII wieku. I tak można by przytaczać przykłady, no, czasem nawet dla nas zaskakującego oddziaływania siły tego geniuszu. Otóż ona nie mogłaby oczywiście okazać się tak wpływowa, gdyby nie to, że pojawiają się w wieku XVI kolejne wydania jego dzieł. Przypomnę, zmarł w 1584 roku po 54-letnim życiu Jan Kochanowski i dopiero wtedy właściwie zaczynają się wydania w roku jego śmierci, częstsze wydania jego dzieł i do końca wieku XVI to już jest kilkanaście różnych wydań jego dzieł. Trenów, pieśni, oczywiście najwięcej wydań, chyba 5 do końca XVI wieku, psałterza Dawidowego, bo to było najważniejsze, najbardziej wpływowe dzieło. No bo psałterz każdy chciał czytać, kto był chrześcijaninem i w tak fenomenalnym, no, nie tłumaczeniu, ale właśnie literackiej transpozycji Kochanowskiego ona trafiała może nie pod strzechy, ale do domów nie tylko polskojęzycznych, ale całej słowiańszczyzny. Otóż to właśnie połączenie indywidualnego geniuszu ze stworzoną, użyję tutaj brzydkiego określenia, infrastrukturą kulturową sprawiło, że ten przełom renesansowy ma tak ogromne znaczenie dla umocnienia tego, o czym mówił Jan Paweł II w UNESCO, kultury polskiej jako ważnego, kluczowego czynnika polskiej niepodległości. Dlaczego? Bo kiedy dzisiaj w kościołach modlimy się przecież słowami Kochanowskiego, śpiewamy, czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. To są słowa napisane 450 lat temu. Kiedy śpiewamy, kto się w opiekę odda Panu swemu. To są też słowa Kochanowskiego, wymyślone, że tak powiem, 450 lat temu. To świadczy o niezwykłej, fenomenalnej żywości tego języka. Bo nie wiem, czy łatwo znaleźć tego rodzaju przykłady w innych kulturach, w innych kościołach, częściach Kościoła katolickiego,
w całej Europie, żeby poeci sprzed pięciu wieków byli, no, że tak powiem, częścią żywego krwiobiegu kultury, takiego czyniącego z nas jakby współczesnych Kochanowskiemu, skoro jego słowami się modlimy. Ale to znaczy także, że używając jego słów, rozumiemy, że one mają jakąś niezwykłą wartość. Tak jak Kochanowski właśnie w tym wczesnym, bo to był jeden z najwcześniejszych jego wierszy polskich, napisany około 1557 roku, czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, że Kochanowski zostawił nam to przekonanie, że no Boga najpiękniej możemy wysławiać naszymi słowami, a jeśli możemy to robić po polsku, polską mową, to czy może być większy powód do dumy dla nas, niż to, że właśnie mamy już taką mowę, którą możemy wysławiać Boga i naturę także i naszą historię, bo przecież o niej także mówi w swoich wierszach Kochanowski. Przypomnijmy, że ten właśnie wiersz, który jest parafrazą ody Horacego, Kto mi dał skrzydła, no takie poczucie właśnie renesansowej dumy z geniuszu literackiego, który odnajduje sam w sobie Kochanowski, prawda, że może wzlecieć tak wysoko, to potem jest rozwinięciem całej historii Polski, od Lecha do współczesnych władców Kochanowskiego. O tym jest ten wiersz właściwie, a nie kończy się tylko na pochwale geniuszu samego Kochanowskiego. Ten geniusz zostaje wprzęgnięty jakby w służbę Rzeczpospolitej. I oczywiście można się spierać o wybory polityczne Kochanowskiego, że nie popierał może obozu egzekucyjnego, który uważamy zapewne słusznie za niosący no, lepsze argumenty niż obóz królewski, że głosował za prawda, no, Henrykiem Walezym, to może nie dziwi, ale potem za Fiodorem albo za Habsburgiem w czasie drugiej elekcji. Więc są różne elementy w jego politycznych wyborach, co do których możemy się spierać, ale przecież jego twórczość, patriotyczne motywy tej twórczości, no przypomnę choćby może jeden tylko fragment, już kończę, nie będę Państwa zanudzał, ale przypomnę właśnie pieśń 12, jej zakończenie. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba, że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie, a cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie. Sięgam do kartek, żeby nie pomylić po prostu tych wspaniałych cytatów. Czy no, pieśń 14, która jest powtórzeniem tekstu z jego dramatu, czy tragedii odprawy posłów greckich, ten apel do tych, którzy Rzeczpospolitą władają, wspaniały, który powtarzamy i słusznie po dzień dzisiejszy, czy pieśń 5 o wiecznej sromocie i nienagrodzonej szkodzie, o spustoszonej ziemi podolskiej, która kończy się przecież słowami, które także do dziś dzień powtarzamy. Cieszy mnie ten Rym, Polak mądr po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. A więc to, że powtarzamy te słowa do dnia dzisiejszego, to świadczy o tym, że wtedy powstała ta kultura, która żyje w nas do dzisiaj. Bo oczywiście powtarzamy Bogu Rodzice od święta, tylko na co dzień jej nie powtarzamy. Jest bardzo ważna, jest jednym z fundacyjnych tekstów polskości. Ale ta kultura, która wchodzi w taki codzienny użytek, właśnie choćby jak to przysłowie, które przypomniał nam Kochanowski, jak te piękne słowa patriotycznej nauki, którą on nam przekazuje w swoich wierszach, stały się codziennością kolejnych pokoleń Polaków. Nawet pewnego rodzaju wytworzone mity o polskiej tradycji, bo to Kochanowski niejako utrwalił w naszej wyobraźni ten zwyczaj, którego już w jego czasach na pewno nie było, nie wiadomo, czy kiedykolwiek istniał, jakoby polska szlachta zawsze w czasie czytania Ewangelii wyjmowała szable do połowy z pochew na znak gotowości do obrony chrześcijaństwa.
I tak dalej, i tak dalej. No, rozmaite takie piękne obyczaje, które Kochanowski nam przypomniał, a to może obyczaj, który warto by przypomnieć też, że podobno, tak pisał Kochanowski, w dawnej Polsce, jak siadaliśmy do stołu z kimś niecnym, kto złe uczynki popełnił, to się urywało obrus w tym miejscu, gdzie ten niecny człowiek siedział, żeby wiadomo było. No nie wiem, czy dużo by obrusów u nas zostało, ale może tego rodzaju tradycje też warto by przypomnieć. Otóż właśnie, takie właśnie, no można powiedzieć, elementy tradycji żywej, które wprowadziła do nas dopiero literatura okresu renesansu, bo przemawiająca do nas w najpiękniejszym polskim języku, sprawiają, że czujemy się tutaj podwójnie w domu, nie tylko w czterech ścianach, które różnie oczywiście mogą wyglądać, ale zawsze możemy wybrać się na Wawel i zobaczyć, jak wygląda ich najpiękniejsza forma, prawda? Ten cudowny, renesansowy krużganek. Możemy także zobaczyć, jak wygląda język polskiej polityki. I tutaj niewątpliwie obok Reja, obok Kochanowskiego, trzeba wymienić jeszcze jednego wybitnego twórcę polskiego renesansu, którego też może jeden fragment tylko przypomnę. Mam na myśli oczywiście Stanisława Orzechowskiego, wyśmienitego retora, publicystę, księdza. Mówiłem o nim już poprzednio, więc nie będę, znaczy w czasie poprzedniego naszego spotkania, nie będę powtarzał informacji podstawowych o jego biografii. Przypomnę tylko fragment polszczyzny, którą on do języka polityki wprowadził, publicystyki politycznej, bo od niego zaczyna się w roku 1564 polska publicystyka polityczna, bo wtedy drukuje swój tekst rozmowa albo dialog około egzekucji jej korony polskiej. To jest, przepraszam, 1562 rok. Zaraz potem idą kolejne pisma Orzechowskiego w języku polskim i przypomnę ten jeden fragment tylko, takiej namiętnego wezwania do skupienia się w obronie zagrożonej Rzeczpospolitej. Już tak pięknie potrafiono pisać po polsku o sprawach publicznych. Panowie, a bracia mnie miłościwie łaskawi, trudno milczeć, gdy boli, trudno nie wołać w złej toni, trudno też nie wzdychać w niewoli. W jednej łodzi siedzimy, wiatry przeciwne mamy, wełny, czyli fale, biją, maszty łamią, żagle drą, morscy rajtarzy na łódź szturmują, nas dobywają, ognie niecą, łódź palą, na patrona godzą. Żeglarze śpią. Ja, ginąc, na was rata, czyli ratunku, wołam, których wszystkich pomoc wielka, z osobna każdego mała moc w tej łodzi jest. Cóż wołasz rzeczecie? To wszyscy do sztyru bierzcie, masztu strzeżcie, żagle na tramontanę, czyli wiatr północny, naciągajcie, na lewo ku Niemcom nie uchodźcie, wiatrów zachodnich się bójcie, polskimi pływajcie, ku portu sztyr dzierżcie, oręża na rajtary dobywajcie, patrona brońcie, żeglarza ze snu obudźcie. Wszystko można było językiem renesansowym powiedzieć. Także tego rodzaju tekst można było sformułować, choć przypomnijmy, że Stanisław Orzechowski był największym mistrzem łaciny w XVI-wiecznej Europie, to podziwianym w Rzymie, podziwianym gdziekolwiek trafił ze swoją wymową, bo studiował na kilku uniwersytetach włoskich i kilku uniwersytetach niemieckich, a więc był wielkim mistrzem, no można powiedzieć, kilku języków europejskich, ale wybrał ostatecznie język polski i podniósł go do najwyższej wartości języka politycznego, którym wszystko, każdy argument można wyrazić, także argument obrony polskiej tożsamości przeciwko prądom przychodzącym z zachodu, jak w tym właśnie tekście to formułuje. A więc można i tak renesans interpretować. Kończąc te może rozważania oparte raczej na pytaniach niż na prostych odpowiedziach na nie, chcę
odwołać się znów do analizy moim zdaniem najwybitniejszego historyka, którego nazwisko już tutaj przywoływałem, XVI-wiecznej Polski, Andrzeja Wyczańskiego, który zastanawiając się nad specyfiką polskiej kultury wieku XVI, zauważał jej rozproszenie. I myślę, że w tym największa siła i największa oryginalność polskiego renesansu, dzięki której udało się uniknąć wiele z tego zła, o którego kilku aspektach tutaj mówiłem. Gdzie się to zło kumulowało? No oczywiście w wielkim mieście, ale nie tylko w wielkim mieście, na dworze. Dwór sam w sobie, dworskość jako sposób życia jest czymś zasadniczo korumpującym politykę, korumpującym wolność. Bo na dworze obowiązują oczywiście reguły upodlenia, podlizywania się władcy. Nawet na dworze Jagiellonów ta logika, nawet na dworze tak łagodnego władcy, może nazbyt łagodnego, jak Zygmunt Stary. Taka jest logika dworu po prostu, dworskości. I u nas ci pisarze, o których tutaj mówiłem, Mikołaj Rej, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Jan Kochanowski, Stanisław Orzechowski, oni wszyscy przez dwór przechodzą, ale żaden z nich na dworze nie zostaje. Każdy z nich w końcu tworzy to, co najważniejsze dla polskiej kultury, w swoim domku, osobno. Tam, gdzie jest jego mniejsza, by tak rzec, ojczyzna. Czarnolas, Nagłowice, Pułtusk. To mogą być najróżniejsze miejsca. Największe dzieła polskiego renesansu nie powstają w Krakowie. I chwała Bogu, że nie ma jednego centrum, tylko rozpraszają się. Kraków jest potrzebny jako miejsce skupienia, czy stolice, duże miasto. Nie jest to żadna, można powiedzieć, filipika przeciwko miastom w ogóle. Ale zredukowanie kultury renesansowej do kultury miejskiej tylko spowodowałoby, że polska kultura byłaby tylko kopią renesansu, który przychodzi z Włoch, z południa, z zachodu. Ale w Polsce poszło to inaczej, poszło z logiką polskiej wcześniej zbudowanej niż renesans kultury politycznej. Kultury, która rozkwita w wolności każdego obywatela w jego powiecie. Obywatele nie są od siebie izolowani. Wymiana dzięki temu następuje, że ci obywatele spotykają się nie na dworze, choć przez dwór mogą przejść i to jest pożyteczna szkoła, można się wiele nauczyć. Przez uniwersytet przechodzą krakowski albo studiują na którymś z uniwersytetów włoskich czy niemieckich. Mniej więcej 1500 co najmniej, 1500 nazwisk Polaków znamy, którzy studiowali na uniwersytetach włoskich w XVI wieku. Między innymi najwięksi jak Jan Zamoyski. Ale potem wracają właśnie do swoich domów i z nich wyjeżdżają po to, żeby spotkać się na sejmiku, żeby jechać na sejm, tak jak wspominany przeze mnie miesiąc temu Mikołaj Rej, wyjątkowo przykładny obywatel, uczestnik wielu sejmów, wybierany na te sejmy, bardzo aktywnie uczestniczący w życiu politycznym obywatel, który dojrzał w końcu, jak to też już cytowałem miesiąc temu, więc nie będę powtarzał tego cytatu, do zrozumienia roli parlamentu, sejmu, z którego szydził jeszcze w rozmowie między trzema osobami w 1543 roku. Szydził słowami podobnymi do dzisiejszej publicystyki, prawda? A no w sejmie, no to się tylko kłócą, nic z tego nie wynika, prawda? Mniej więcej taki jest obraz sejmu w rozmowie między panem wójtem a plebanem. Ale już w Zwierzyńcu, w ostatnim dojrzałym dziele, gdzie jest żywot człowieka poczciwego umieszczony, w ostatnim dojrzałym dziele Mikołaja Reja, obraz sejmu jest zupełnie inny. To jest obraz stróża praw Rzeczpospolitej. Bardzo ważnej, właściwie najważniejszej instytucji do tego, żeby Rzeczpospolita trwała. Ale ta instytucja jest budowana przez sejmiki, a sejmiki są budowane przez obywateli. A obywatele spotykają się na sejmikach i mówią do siebie, używając coraz dojrzalszego języka argumentacji, nie szabli, ale języka argumentacji, mów, przemówień, które mają za cel szukanie dobra wspólnego. Oczywiście forsowanie swoich racji, ale ostatecznie spotykają się w pojęciu dobra wspólnego, które tak pięknie podniósł na progu XVI wieku do rangi spoiwa całej Rzeczpospolitej
twórca polskiej ortografii, ksiądz Stanisław Zaborowski. To jest specyfika polskiego renesansu. To, że właśnie jego areną nie będzie dwór, ale będzie życie obywateli, tak jak je opisywał Mikołaj Rej, tak jak je opisywał Jan z Czarnolasu. Życie obywateli, w którym jest miejsce na spotkanie na sejmiku i jest miejsce na to, by się zadumać nad trenami Kochanowskiego, pieśniami Kochanowskiego i rozweselić nad fraszkami przy dzbanie z dobrym winem sprowadzanym z Węgier. Dziękuję Państwu bardzo.